Dzień dobry, Weronika Szymańska. Powiem dziś o aktualnej sytuacji na rynku oleistych oraz zbóż w ujęciu globalnym oraz bardziej lokalnym. Zacznę może od rynku pszenicy. Mamy już szacowane wartości zbiorów pszenicy za sezon 2021-2022. W Unii Europejskiej w zakończonym sezonie wzrósł areał upraw, m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i Hiszpanii. Unijny plon wzrósł o średnio około 1%, a największy plon zanotowano właśnie w naszym kraju, bo to przyrost 8% w stosunku do poprzedniego sezonu. W sezonie 2022-2023 w Unii Europejskiej przewidywany jest spadek zbiorów pszenicy przy zachowaniu jednak podobnego areału. Plon wyniesie około 5,5 tony z hektara. W Rosji za to przewidywany jest rekordowy rok. Zbiory rzędu 91 milionów ton. Jest to o 16 milionów ton więcej niż w sezonie 21-22. Jak mogą się Państwo domyślić, ze względu na wojnę i utrudniony transport zboża oraz transport zboża w Ukrainie, zbiory w sezonie 22-23 w tym kraju spadną o prawie 40%. Ceny pszenicy w październiku na początku miesiąca na Matisie osiągnęły poziom najwyższy od 3 miesięcy. Było to 365 euro za tonę. Na początku miesiąca, dokładnie 10 października, w odwecie na atak na most krymski Rosjanie zbombardowali wiele ukraińskich miast. Wtedy ta cena właśnie tak znacząco skoczyła. Przez resztę miesiąca rynek obawiał się, co podtrzymywało też dość wysokie ceny, że umowa o korytarzu zbożowym na Morzu Czarnym nie zostanie przedłużona ze względu właśnie na napięcia między, na eskalację napięć między tymi krajami. Pod koniec miesiąca, jak widać na tym krótkookresowym wykresie, pod koniec października Rosja wycofała się, zawiesiła swój udział w porozumieniu o korytarzu czarnomorskim. Jednak po kilku dniach ponownie powróciła do tej umowy. Jak już wiemy, po rozmowach między obiema stronami oraz wsparciem w negocjacjach ze strony Turcji i ONZ-u, umowa została przedłużona. Wygasała 19 listopada, została przedłużona na kolejne 120 dni. Co uspokoiło rynki i wsparło spadki cen na rynkach zbóż i oleistych. Co do samego, tutaj też widzimy mapę tego korytarza czarnomorskiego. Jest to zboże i oleiste transportowane są z portów w Odeście i okolicach do Istambułu, gdzie Rosjanie kontrolują każdy ze statków. Co do samego eksportu zboża ogółem z Ukrainy, prognozy na nadchodzący sezon przewidują spadek o około 33% w eksporcie zbóż z tego kraju. Jednak w ujęciu miesięcznym, rok do roku, ta zmiana jest już trochę niższa i co może dawać pozytywne nadzieje. Dzięki korytarzowi zbożowemu na Morzu Czarnym zostało przetransportowane około 12 milionów ton
produktów takich jak to Państwo widzą, kukurydza, pszenica, śruta i olej słonecznikowy. Głównymi odbiorcami były Hiszpania, Chiny oraz Turcja i Włochy. Niewielki udział w bezpośrednim eksporcie z Ukrainy miały kraje na Dalekim Wschodzie czy Północnej Afryki, które zgłaszają popyt na zboże właśnie z rejonu czarnomorskiego. Na tym zakresie widzimy, jak zmiany klimatu dotykają uprawy w różnych regionach świata. Na wykresie przedstawiony jest odsetek warunków amerykańskich upraw pszenicy ozimej ocenionych jako słabe lub bardzo słabe. Jak widać, niestety ten odsetek rośnie z roku na rok. Będzie rekordowy w roku przyszłym. Co ważne, pszenica ozima stanowi około 60 do 70 kilku procent pszenicy produkowanej w Stanach Zjednoczonych. Przechodząc do rynku kukurydzy. W Unii obniżone są prognozy zbiorów na sezon 2022-2023 do 55 milionów ton. W ubiegłym sezonie było to prawie 73 miliony ton. Jest to poziom zbiorów najniższy od 15 lat. Przewidziany jest też najwyższy import kukurydzy od 4 lat, około 22 milionów ton. Niewielkie deszcze i upalne lato wpłynęły na to, że w tym sezonie plon jest najniższy od sezonu 2012-2013. Szczególnie ucierpiały Włochy, Francja, gdzie zbiór będzie najniższy od dekady, około 11 milionów ton. Oraz Węgry, które dotychczas eksportowały około połowy zbiorów kukurydzy, jednak w tym sezonie mogą stać się importerem netto tego zboża. W Polsce zakończono już prawie całkowicie zbiory kukurydzy. Obniżone wolumeny zbiorów, na które właśnie wpłynęły te warunki pogodowe w Europie oraz eskalacja konfliktu z naszą wschodnią granicą, przywróciły ceny sprzed kilku tygodni. Jednak obecnie ceny na rynkach zarówno pszenicy, jak i kukurydzy po podpisaniu i przedłużeniu umowy zbożowej o kolejne 4 miesiące uspokoiły się i wykazując trend spadkowy. Popyt na kukurydzę wspierany jest również wzrostem zużycia biopaliw w Stanach Zjednoczonych. Popyt wspierany jest również przez państwo, zarówno drogą regulacyjną, jak i zachętami finansowymi dla producentów paliw. W ostatnim sezonie ponad 35% kukurydzy wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych zostało przeznaczone właśnie na produkcję etanolu. Przechodząc do rynku rzepaku, na początku października cena rzepaku przekroczyła 650 euro za tonę. Był to poziom najwyższy od sierpnia. Na wahania wpłynęły zarówno wzrosty cen innych surowców oleistych, powodzie w południowo-wschodniej Australii, gdzie uprawiane są znaczne ilości kanoli, a także napięcia na linii Rosja-Ukraina, gdyż Ukraina jest globalnym eksporterem rzepaku. Ceny podtrzymywały również korzystne marże tłoczenia rzepaku, korzystniejsze niż nasion soi czy słonecznika, a także wspomniany popyt na biodiesel. Jednak ostatnio w związku z przedłużeniem umowy o korytarzu zbożowym, a także spowolnieniem w Chinach, które
dyktowane jest wprowadzeniem polityki zero COVID. Rynek wycenia niżej surowce oleiste, również rzepak europejski. Tu na wykresie widzimy ceny śruty sojowej odbieranej w porcie w Gdyni. Tutaj na wahania w ostatnich miesiącach wpłynęły problemy transportowe w Stanach Zjednoczonych, gdzie transport utrudniony był przez stosunkowo niski poziom wód w Mississippi. A na rynku krajowym na zmiany cen wpływa również deprecjacja złotego względem dolara amerykańskiego. Co do cen w Polsce, dynamika ich zmian była niższa niż na giełdach europejskich czy światowych. Jednak uszczuplona podaż ziarna wciąż podtrzymuje stosunkowo wysokie ceny na rynku krajowym. Tu widzimy ceny pszenicy sezon do sezonu. Znacząco wyższe, jak widać w bieżącym sezonie. Ta uszczuplona podaż wynika głównie z tego, że duża część zboża po zbiorach wciąż jest w magazynach. Rolnicy oczekują wyższych cen niż te, które są oferowane obecnie na rynku, a ich pozycje i bezpieczeństwo wzmacniają dopłaty bezpośrednie, które były wypłacane w ostatnim okresie, stosunkowo słabsze plony kukurydzy rok do roku oraz niepewna sytuacja za naszą wschodnią granicą. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.